Wyciek skażonej wody w Japonii. Wyciek 300 ton skażonej wody ze zbiornika w elektrowni atomowej w Fukushimie to poważny incydent, stwierdził japoński regulator rynku atomowego. Zdarzenie otrzymało trzeci stopień w siedmiostopniowej rosnącej skali zagrożeń atomowych. Agencja Reuters podała, że woda w najnowszym przecieku jest tak zanieczyszczona, że ludzie stojący blisko niego przez godzinę otrzymają pięciokrotność rocznego limitu na promieniowania. Chiny są wstrząśnięte nasilającym się kryzysem nuklearnym w Japonii i żądają informacji. Sprawa jest poważna, bo problemu nie można bagatelizować. Trzeci stopień to 10 razy większe zagrożenie dla ludzi. Agencja Reuters podała, że wyciek jest tak zanieczyszczony, że osoba znajdująca się w odległości 50 cm, czyli 1,5 stopy od miejsca skażonej wody po 10 godzinach, będzie mieć typowe objawy choroby popromiennej, nudności i spadek białych krwinek. Japonia i Chiny obawiają się katastrofy. Regulator jądrowy w Japonii wyraża obawy, że obsługujący elektrownię w Fukushimie operator Tokyo Electric Power Corporation w niektórych aspektach nie radzi sobie z problemem. Operator instalacji TEPCO poinformował we wtorek, że zanieczyszczona woda z niebezpiecznie wysokim poziomem promieniowania wycieka ze zbiornika. Okazuje się, że budowane w pośpiechu zbiorniki na skażoną wodę są nieszczelne. Chiny oświadczyły, że są w szoku, słysząc, że w elektrowni atomowej w Fukushimie nadal wycieka skażona woda w 2 lata po katastrofie i wezwały Japonię do udzielenia dokładnych informacji w tej sprawie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin w oświadczeniu przesłanym faksem agencji Reuters w Pekinie pisze: mamy nadzieję, że strona japońska może odpowiedzialnie podjąć skuteczne kroki w celu położenia kresu wyciekowi i zniwelować negatywny wpływ późniejszych skutków awarii jądrowej w Fukushimie. Głos w sprawie wycieku w Fukushimie zabrał główny sekretarz gabinetu Yoshide Suga i zapewnił, że rząd dołoży wszelkich starań w celu powstrzymania wycieku skażonej wody tak szybko, jak to tylko możliwe. Japonia po raz pierwszy od czasu modernizacji elektrowni w Fukushimie po trzęsieniu ziemi i tsunami w marcu 2011 roku wydała ostrzeżenie o trzecim poziomie skażenia. Maksymalny, 7 stopień na międzynarodowej skali zdarzeń jądrowych ogłoszono po eksplozjach, jakie miały miejsce 2 lata temu. Awaria elektrowni atomowej w Fukushimie zaliczana jest do najpoważniejszych wypadków nuklearnych od ćwierćwiecza, to jest od czasów awarii elektrowni w Czarnobylu. Mój serwis.blogspot.com